Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na Churchillu GC. Bohaterem bitwy jest ja, Westfield. Bitwa standardowa, losowanie na siódemki, ale tych siódemek niewiele. Zresztą nie mają szans wobec Churchilla GC. Szóstki to zostaną rozjechane masakrycznie. Ten Tedek jest po prostu OP. Cóż. Ruszamy, ruszamy do boju. Piękny ten pojazd, naprawdę. Działo świetnie umieszczone, dzięki czemu nie wystawiamy kompletnie nadbudówki, wychylając się za wzgórza, mając świetną depresję. Po prostu opływowa sylwetka. Niski. Opancerzony. No i szybki jak błyskawica. Toczymy się, toczymy się. Do najbliższego krzaczka nie wiem dlaczego nasz bohater nie gra agresywnie. No, cóż, osłabia drużynę grając z tyłu, ale niech mu będzie, niech mu będzie, wybaczymy, wybaczymy mu ten błąd. No i czaimy się w tym momencie razem z nim, ściskając kciuki na przeciwników. Czekamy, czekamy. Nic nie podjeżdża. Nic nie widać. Nie ma kto nam wyspotować. Wrogów, ewentualnie zmierzających ku nam z drugiej strony. Ale wychylają się pierwsi przeciwnicy. Jeden już oberwał. Drugi sobie stoi bezczelnie ten AMX i dostaje pestkę. My się nie świecimy. A nie świecimy się dlatego, że. Oj, tu celuje nasz bohater. I trafia, że tutaj gdzieś z lewej strony. Po prostu nikt nie podjechał. Tak, to już by nasz bohater pewnie się zaświecił. Ale niestety, niestety dla przeciwników ten błąd może ich drogo kosztować. Obija nasz bohater niemiłosiernie tego AMX-a. On, niezrażony tym wszystkim, kończy naszego. Nie, to kto inny skończył tego su. Ale szarżuje jak wściekły byk. No i robi się ciężko. Przegrywamy 1-3. Ale, ale nasz bohater ciągle niewyświecony i to jest niemalże cud. Cudem jest to również, jak mechanicy dopuścili do tego, żeby nasz bohater wyjechał z garażu bez, bez gaśnicy, bez apteczki, tylko z zestawem naprawczym i lornetką. Nie ma nawet, hmm, Uuu, jest spod, przepraszam. Teraz zacznie się aż z wrażenia po prostu zacząłem kaszleć i chrypieć. O chrypie to zawsze. Dobra. Skasowany Tiger P1600 obrażeń. No niesamowite. Prawdę polecam, polecam ten czołg, naprawdę świetna maszyna. Wszyscy mogą się przekonać na własnej skórze, że AMX 40 przy tym pojeździe to naprawdę miód cud i orzeszki. Ja naprawdę nie wiem. Nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na MX-a 40 na przykład. No i ruszamy. Ruszamy z prędkością 30 km na godzinę z górki. No i tak. Ja się gubię w tym komentarzu troszeczkę, ale emocje, emocje. Mam przyjemność komentować. Ch Chillage legende, Legendę! Legendę normalnie Wota! Przynajmniej dla mnie. To jest legenda. Mierzymy, mierzymy, mierzymy. Zatrzymaj się, bo nie trafimy. Trafiliśmy. Jeszcze następny z przeciwników. Bardzo dobrze, że ma kto nam spotować. Bardzo dobrze, że to jest również nasza artyleria. Ona nie jest nikomu potrzebna. Może zginąć po wyspotowaniu. Tak właśnie się dzieje. I ruszamy dalej. 2000 tysiące obrażeń. Ale to jeszcze nie koniec! Podjeżdża P43. Nie mamy na niego bicia. Wyświecił nas chyba. E, dlaczego nas wyświecił? No bo. Cóż, uuu, P3485, M. Nas wyświecił jednak. Myślałem, że wyświecił nas P43 bis. Ouu, artyleria. Uje, jak zabolało. Pancerz niczym FV405. Także. To jest takie bliźniacze. Także można was porównywać właśnie do FV, do lodówy. To jest prawie to samo. Jeszcze jeden strzał od artylerii. No artyleria kocha ten karton. Tutaj wychylamy się, wychylamy się. Jedziemy jak najszybciej, celujemy, celujemy. Jest! Udany strzał. Jeszcze jeden i przeciwnik będzie... Wykończony. Celujemy. Zdejmujemy przeciwnika. I czekamy na strzał od artylerii. Nie stój, kolego. Nie stój. Nie stój. Artyleria. Uważaj. No i stoi uparcie. I skrycie. Teraz próbuję blindować. Zamiast ruszyć się z pełną mocą silników do przodu, po to, żeby. Przeciwnika zdjąć, skasować. Aj, niestety nie udało się. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, padł duży kaliber i top gun. No, tutaj kolega się tłumaczy, że zapomniał konsumabi. O. o, niestety. To w tym wieku już się zapomina. Trudno się mówi: 3134 obrażenia. Znakomity wynik, naprawdę znakomity. 6 fragów, 1185 expa. Expa może nie za wiele, ale damage! I fragi naprawdę świetne. 17 strzałów oddanych, 14 celnych, 12 przebić z dystansu powyżej 300 metrów, 2300. Jeszcze tu asystenta, dystans, naprawdę znakomita bitwa. I nie żartuję. <laughs> to jest znakomita bitwa na tym czołgu. Spróbujcie zrobić lepszą. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.